Cześć, moi drodzy, witam was ponownie w Rimworld. Jestem Ambrose, gramy dalej. Z tego co wam powiem, dzisiaj kiedy to nagrywam, widziałem dwa kolejne bardzo fajne mody. Świetnie, mam koper. Dwa fajne mody już tu na wersji 1.0. Więc to oznacza jedno. Niedługo ten sezon się skończy, zaczniemy nowy sezon. Po części nowymi modami, no i oczywiście z częścią starych. Bo na pewno Climate Control sobie zostawię, Higienę sobie zostawię, tutaj Industrial sobie zostawię. Nie, nasza mała społeczność się ładnie rozwija. Boże, jak tam musi to ciągnąć. Ciężkie! Rzuć to. Ile to góry waży? Kilo, to nie jest wcale takie ciężkie, szkoda cięższe te były szybciej. Ten mufalo waży 150 kilo prawie. Nasz troszeczkę stali zostało. Niedługo trzeba widzę będzie ciąć i zrobić trochę mięsa, bo kalibr nam się kończy. Teraz zjedz sobie. Ja bym cię poprosił o zabranie tych rzeczy. Tylko się daje uzupełnienie tych zapasów. Co my potrzebujemy? My w ogóle potrzebujemy zająć się ogrodem. Badyński Growing Rate. Kto nas był odpowiedzialny za... Hunt, Grow... Właśnie, Sarai. Dobra, nie chcesz, no to nie. Odpocznij sobie. O Boże. Weź tą stalę stąd, co? Będę dźwięczny i wdzięczny. O Boże. Niektórzy to naprawdę nic nie rozumieją. Prawda? To jest sporo do wykopania. Wy tutaj dwaj ostro ciśniecie. No to jest niedobrze. No tego to już nam się kończy na całe szczęście. Ten malutko już tego mięsa karibu. Kończy nam się. Dobrze, że mamy dosyć sporo ilość królików i świnek. A z innej zwierzyny, którą możemy pociąć na dobre jedzonko. Baterie nam się widzę zapełniają. Tu jedynie produkt concrete. Co ty robisz? Trzeba ty jeszcze ciąć tą sal, co? Czyli saletką coś się wzięła za sadzenie marchewek.
Dizzy przyniosła tutaj stal. Przynosi stal tutaj. Teraz Saturnus odpoczywa. Może być. Znaczy dużo rzeczy jest tutaj do zrobienia. Bardzo wręcz dużo. Katus, ja bym cię prosił, tak, chcę sobie researchować, ale ja bym cię prosił, abyś przyniósł materiały do rury. A zjedz sobie na spokojnie. No tu widzę ostatnie resztki już tego przekształca. Niestety w końcu, bo zabrakło nam mięsa, wziął się za krojenie naszych stworków. Nie od razu do kucharzenia, świetnie. Ja wyglądam, też muszę spać, wygląda sytuacja z tym. 200 na 200, brakuje tylko zbudowanie tego do końca. No, Dizzy się zajmie budową. Przyszymy to odrobinkę, żeby to szybciej było. Wody mamy mimo wszystko dużo, ale wolę też sobie zrobić duży zbiornik. Te mniejsze są fajne. I nie, woda zaczyna się zbierać. 13, 14, 15, 17, 20 litrów. Pięknie. Tutaj liczba niestety spada, ale dzięki temu mamy tak naprawdę dosyć sporo wody. Czemu nasze irygatory także tutaj pomogą? Będą tutaj lepiej działać. Wszyscy poza Katusem już śpią. No i on jeszcze też idzie spać. Nekros jeszcze został. Ostatni ponownie. Ja wiem, że ze stary nie lubi spać, no ale bez przesady. Rury tutaj już zostały położone. Więc mamy tutaj połączenie. Brakuje jeszcze tylko tego fragmentu tutaj. Ja się zastanawiam, bo my możemy też zrobić coś takiego jak słoneczną lampę. Tylko że słoneczna lampa zabiera dosyć sporo energii. Nie musiał być tutaj w tym miejscu. Nie, myślę, że w sensie lampy nie będziemy. Planter box, pile of the earth. Też jest coś nowego. Kto to wstał? Ty wstałeś, Gamoniu. Jeszcze tu wszystko jest skóry do rozebrania. Jeszcze to trochę potrwa, nim się tego wszystkiego pozbędziemy. Czy ty możesz spać? No, świetnie, woda się zbiera. Co nie może spać, to weź się do roboty i przynieś tu drewno. Mamy zimę już. Porządną zimę, bo zaczyna wszystko zamarzać. Jest 0 stopni.
To jest 15. Jak w ogóle właśnie wygląda w sprawie temperatury? Stare temperatury wyglądają o dziwo bardzo dobrze. Dzięki naszemu systemowi kontroli jest to naprawdę znośnie. No, idzie się jednak spać. Jednak się zmogło. Saraj zmogło także. Musimy tutaj dokończyć właśnie to, co tu jest stworzone, czyli air venty. Dzięki czemu będziemy mieli tutaj ciepłe powietrze. Co to jest? A to też jest jeden z modów, który pokazuje mi statusy. No, mam szpital. Osoba public bathroom. No, to jest też fajny taki feature pokazujący właśnie to jest cała kuchnia, rec room, manufacture powinno być, laboratorium, fajne takie. Warto takim narzędziem czasami mieć. Zacznę temperatury. To jest zajebiście zimno. 19 stopni, 20, wszędzie jest 20, bo ja mam ustawione w ogóle na 20 stopni. Ciepło ma na 21. Jak jest w ogóle ten CC? 100% thermal efficiency. Bardzo dobrze. Lampki się włączyły, jest już dzień. Zapomniałem, co ja tu chciałem. Tu chciałem chyba też tak mini zapasy energii. Już nie jesteś zinspirowany, szkoda. Ta gra mnie za bardzo ścina. Łączymy 30 FPS-ów. Ale tak naprawdę nic się takiego nie dzieje tutaj. Jest strasznie zasobożerna. Tylko to nie musiał troszeczkę popracować nad optymalizacją. I świnka idzie na rzeź. Bardzo ładna ilość. Wiesz co, jak już nosisz, weź jak najwięcej stali. Katus, co ty robisz? Katus, ok, research, dragon nosi, nekros, kopiesz. Nekros, myślę, żeś to zabrał. Nie, tutaj przeoraliśmy. A to dobrze. Nasz morderca dalej działa. Przydał się deszczowy dzień, żeby pozbyć się trochę tych bumbelopów. Ich jest zdecydowanie już za dużo. Jakieś wiśnie. Gdzieś mieliśmy jabłka, po prostu co tutaj są jabłka. To jest bardzo fajny modzik, który umożliwia raspberry. W ogóle weźmiemy sobie harvest. Czy to co się da? Jeszcze zbierzemy. Czyli czemu będziemy mieli dodatkowe jedzenie? Na dworze jest jakieś 4 stopnie. Więc za ciepło nie jest, ale też nie jest zbyt zimno. Raz to robi, widzę. Podstawowego jedzenia mam 150, czyli to jest nasza rezerwa. Fajnie mamy 300, czyli kolejna nasza rezerwa. No i teraz jem po prostu latte śmiech, to mamy obecnie 109. Jest to dosyć dobra ilość. Pamiętam, że kiedyś miałem w ogóle problemy z posiadaniem takiej ilości jedzenia.
Dostarczaj, Dragon, dostarczaj. Wiesz, chciał, żebyś przyniósł kupę. Jakby dzień do niej wziąć. Ciekawe, czy ty będziesz szybszy. I niech sobie mi wołają. Zaraz wracam. Ale powracam chociaż tylko na 5 minut, co pamiętam. Jak to jest ciężkie. Że jedno waży 5 kilo. Dobra, rzuć to. To chyba nie można nawet kurde w żaden sposób podzielić sobie. Dizzy nosi stal, to jak już nosi stal, to weź kurde więcej. Co to jest? Silver. Tu już jest sporo stali. No, jeszcze mam sporo. Ty, morderca. Na razie stąd, tu, cały dzień. A że to tutaj dostać coś nie powiem. No, po prostu nam się lodówka. Dizzy dopiero wraca. To nie coś tam robi. Przydałby się nam w końcu streamować takie zwierzę, które albo kupić od innych takie zwierzę, które może być, można powiedzieć, pociągowym. Nie wiem, czy on może. Zrobimy tame. Nie wiem, czy mega sloth jest na tyle inteligentny. Nie wiem, czy na pewno psy są inteligentne. Niestety nasz jedyny psiak leży w trumnie. Kto ma najlepsze skill, jeżeli chodzi o handel? Dycha, 5, 4, niestety ja. Wiesz co? Wiecie co, i ja sobie zrobię tutaj save'a po prostu. Zrobimy override'a. Chcemy go stejmować. Wow, gro. Za bardzo oddaliłem ekran. Tu handy hair. Taming. Co za typ, kurde? Masz pyszne ziemniaczki. Góryca? Da się dotknąć? Zawsze 72 szanse, tak? Teraz w ogóle... Wszystko wpierdziela. 300 może nosić. Dzikie 95 to chcę. Advanced. 1100 dolców, nieźle. Jak jest ok, records.
sporo zeżar. Często się tutaj kręci, więc będzie można próbować go cały czas ujarzmić. A nie możesz, dobra. Area revealed. Coś tam tylko, na coś nic poważnego. Na całe szczęście, bo tak to by było trochę słabo. Saturnie, jak to wygląda z twojej tu strony? 120 jedzenia, ładnie. 119. Modizji wpierdziela. Widzisz, jak skończysz, to ciężej zabrała tą skórę. Dam priorytet z Halling, to weźmie wszystko i uzupełni tutaj przy okazji. Okej. Okay. Wszystko wzięła. Na trzy razy nie biorę. Wziąć na trzy razy jest dla ciot. Świetnie. Smelting weapons, tylko moment, czy ja tym, jaką ja mam tutaj rodzaj tych broni, tutaj to możesz smelt weapon details. Awful the poor, okej. Okay. A to jeżeli chodzi o tworzenie, czy możesz stworzyć? I czemu wszyscy będą mieli... Sporo komponentów pójdzie. Uuu, jaka fajna broń. Dobra, jak to wygląda, jeżeli chodzi o temperaturki teraz? No, powolutku coraz lepiej, coraz bardziej się ociepla tutaj nasz klimat. Mam tutaj kuara. Zaczyna się kończyć tak naprawdę plant matter, czyli roślinki. A niestety super, już mam wszystko. Tylko tu jeszcze nie mamy ziemniaczków. Drają tu widzę ostro. Dużo widzę pracy, to wymaga, bo naprawdę work left patrzę strasznie duży. Co ty robisz? No ale poruszam króliki, stary. Bumbelop. Ale te bumbelopy trzeba będzie ich jak najszybciej górę pozbyć, jest za dużo. A z drugiej strony można z nich ciągnąć tam różne inne dziwne substancje. Dużo drewna ogólnie. Drewno rzeczy się psuje. Deteriorating. A to może następnym razem. Dobra, dragon. Idź spać już. A może toalety, cokolwiek. Jak ty się weźmiesz do pracy, to nic ci nie powstrzyma. Ty już wracasz do domu. Widzę, że nie jest źle. No, spojrzenie następnego dnia, myślę, jak wszyscy będą spać, zakończę odcinek. Nie będę ile tamten trwał. Jak zwykle zresztą. Tam statusy. Wszyscy są w miarę okej. Okay. Sara, idę do łóżka. Czy kąpiel? Północy? Dobra, niech się będzie. Metoda produkcji z minus 8.
Oh, a wiesz, że Pyrrha has arrived and is joining the colony. Witamy. Co potrafisz? Jestem trochę obrażenia. Charakter social, świetnie. Animals, ok. Medicine, intellectual, crafting, artistic. Mam sobie, mam drugiego lekarza. Może być pacjentem. Doktorem jesteś. Masz pasję, no to ci dam na dwójce. Bedrest jedynka, flicking jedyneczka. Ważne to było co? Okej. Construct na dwójeczkę. Intellectual. Na jedynkę ci damy. Jeszcze niby art, tak? Gdzie jest art tutaj. To jest małą ósemkę. A teraz pasję na art. Na crafting. No to witamy nowego kolonistę. Jak się nazwiemy, też nie wiem. O, wiem. Devron, witamy w kolonii. A ja tymczasem dziękuję wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa!